Doprowadź wyrażenie do postaci A pierwiastka z B. Zamieńmy liczby pod pierwiastkami na iloczyn liczb, z których chociaż z jednej będzie można wziąć pierwiastek drugiego stopnia. Liczbę 20 możemy zapisać jako 4 razy 5. Liczbę 45 możemy rozpisać jako 9 razy 5. Aby liczbę 180 rozbić na iloczyn liczb, z których będzie można wyciągnąć pierwiastek, proponuję zrobić rozkład na czynniki. 180 jest liczbą parzystą, czyli dzieli się przez 2. Dostajemy 90, dalej dzielimy na 2. 45 jest podzielne przez 3, bo suma cyfr jest podzielna przez 3. 15 nadal dzieli się przez 3 i 5 dzieli się już tylko przez 5. W ten sposób z dwóch dwójek dostaniemy czwórkę, z dwóch trójek dostaniemy dziewiątkę. Więc zamiast liczby 180 pod pierwiastkiem możemy zapisać iloczyn 4 razy 9 i jeszcze została nam piątka, czyli jeszcze razy 5. Teraz będziemy spod pierwiastka wyciągać liczby, z których można obliczyć pierwiastek drugiego stopnia. Dostaniemy 3 razy, pierwiastek z 4 daje nam 2. Z piątki nie możemy wyciągnąć pierwiastka, więc piątka zostaje pod pierwiastkiem. Następnie 1 trzecia. Tutaj możemy wyciągnąć pierwiastek z 9, czyli dostaniemy 3. Z piątki nie możemy wyciągnąć pierwiastka, więc zostaje pod pierwiastkiem. Następnie wyciągamy. Pierwiastek z 4 mamy 2, pierwiastek z 9 daje 3, no i piątka nadal zostaje pod pierwiastkiem. Obliczmy. 3 razy 2 daje nam 6, 1 trzecia razy 3 daje 1, możemy krótko zapisać minus pierwiastek z 5, 5 razy 2 razy 3 daje nam 30 pierwiastków z 5. Teraz wystarczy już tylko obliczyć. Mamy 6 pierwiastków z 5, odejmujemy 1 pierwiastek z 5, dostaniemy stąd 5 pierwiastków z 5, a następnie jeszcze odejmiemy 30 pierwiastków z 5, co nam da minus 25 pierwiastków z 5. Otrzymany wynik jest już w postaci A pierwiastka z B. Nasze A to jest minus 25, a nasze B to jest 5.